Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Chyba się nie wiem, baterie rozładowały. Nie ma baterii. Raz się nie mrugę. Ja nie spodziewam. Dobrze, że ty raczej spodziewałeś się. Dobrze. Sutena odpowiedź. Też? No proszę. No i już to na nie wiem, nie ma baterii. Dobra, później tam. Pan jest restus, nie potrzebował baterii, no? Amen. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 20 do 26. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 20 do 26. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, a potem będzie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Bracie Karolu, czy mógłbyś powiedzieć o nowe? No, najlepsze prosimy Cię o nowe, żeby brata, prosimy Cię, abyś był wywyższony z tego słowa, by dał nam dużo mądrości. Amen, dziękuję. Dzisiaj kończymy nauczanie wskrzeszenia i zmartwychwstania w Piśmie Świętym. Dzisiaj skończymy omawiać pierwsze zmartwychwstanie. W zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie, że pierwsze zmartwychwstanie dotyczy wyłącznie ludzi zbawionych oraz powiedzieliśmy sobie, że ono dzieli się generalnie na trzy części. Zaczyna się od zmartwychwstania samego Pana Chrystusa oraz do tej pierwszej części można zaliczyć, chociaż tutaj nie ma o tym mowy, można zaliczyć zmartwychwstanie niewielkiej grupy starotestamentowych świętych, najprawdopodobniej z Jerozolimy, najprawdopodobniej tych, którzy mieli osobisty kontakt z Panem Chrystusem, zasnęli w Panu przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Dzisiaj pomówimy sobie o drugiej części pierwszego zmartwychwstania i o trzeciej części pierwszego zmartwychwstania. Zaczniemy od drugiej części pierwszego zmartwychwstania, to jest zmartwychwstanie świętych z nowotestamentowego Kościoła. Zmartwychwstanie świętych z epoki nowotestamentowego Kościoła i zobaczcie ze mną pierwszy list Piotra, rozdział 1, wersety od 3 do 4. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, wersety od 3 do 4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i niewiednącego, zachowanego w niebie dla was. Apostoł Piotr również tutaj zachęca wierzących, nie tylko z tego powodu stali wybrani przez Boga, nie tylko do zbawienia, nie tylko dlatego, że stali zbawieni, nie tylko dlatego, że czeka ich niebo, ale również z tego powodu, że doznają zmartwychwstania, tak jak sam Pan Jezus Chrystus doznał zmartwychwstania. I teraz, no właśnie, jakiego wydarzenia Ty i ja powinniśmy wyczekiwać najbardziej według Pisma Świętego? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 51 do 53. Pierwszy jest do Koryntian, rozdział 15, wersety od 51 do 53. A oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę zabrzmi, bowiem trąba, umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się
nieśmiertelność. Wyobraźmy sobie, gdyby Pan Jezus Chrystus miał przyjść za powiedzmy 5 minut, no to my, którzy pozostaliśmy żywi, no nie doznamy zmartwychwstania, ale po prostu zostaniemy przemienieni. Ale wszyscy nasi bracia i siostry z epoki nowotestamentowego Kościoła doznaliby zmartwychwstania. I tak to będzie wyglądać. Druga część pierwszego zmartwychwstania nastąpi, kiedy będzie miało miejsce pochwycenie nowotestamentowego Kościoła. I tego najbardziej powinniśmy ty i ja wyczekiwać. Zobaczcie, nawet apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 4, werset 8, daje nam przykład takiego nastawienia. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 8, apostoł Paweł kończy swoją ziemską służbę na ziemi. I oto co mówi, między innymi. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 8. Odtąd obłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Apostoł Paweł był wśród wierzących, który również niecierpliwością wyczekiwał na pochwycenie nowotestamentowego Kościoła. Zasnął w Panu i kiedy Pan Jezus Chrystus powróci po swój Kościół, apostoł Paweł będzie wśród wierzących, którzy doznają zmartwychwstania. I gdzie jeszcze apostoł Paweł pisze o drugiej części pierwszego zmartwychwstania? Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, werset od 13 do 18. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, werset od 13 do 18. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to Wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy zostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Przyjdzie według Pisma Świętego taki moment w historii świata, że wszyscy święci z epoki nowotestamentowego Kościoła spotkają się z Panem Jezusem Chrystusem w niebie. Ci, którzy zasnęli w Panu w epoce nowotestamentowego Kościoła, zostaną zmartwychwzbudzeni, a ci, którzy z chrześcijan, którzy pozostaną żywi do pochwycenia, zostaną przemienieni. To jest druga część pierwszego zmartwychwstania, zmartwychwstanie świętych z epoki nowotestamentowego Kościoła. Teraz pomówimy sobie o trzeciej, ostatniej części pierwszego zmartwychwstania, o trzeciej części, czyli ostatniej części pierwszego zmartwychwstania, to jest zmartwychwstanie świętych z epoki ucisku. Zobaczcie ze mną Księgę Daniela, rozdział 12, wersety od 1 do 13. Księga Daniela, rozdział 12, wersety od 1 do 3. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami swego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przeprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieku. Tu w kontekście Pismo Święte mówi o czasie ucisku, czyli po pochwyceniu nowotestamentowego Kościoła, na który, mam nadzieję, z niecierpliwością oczekujemy. Po pochwyceniu nastąpi czas ucisku, według Biblii 7 lat po 360 dni, według kalendarza żydowskiego. A po czasie ucisku następuje powtórne przyjście z Tobą i ze mną, bracie i siostro. Wracamy na ziemię z Panem Jezusem Chrystusem. I pod koniec tego czasu ucisku Pismo Święte mówi, że ci, którzy umarli podczas ucisku, będą zmartwychwzbudzeni albo na usprawiedliwienie, albo na potępienie. I ci ludzie, którzy w ucisku zmarli, według tego fragmentu, ci, którzy zostaną zmartwychwzbudzeni do życia wiecznego, będą należeć do trzeciej części pierwszego zmartwychwstania, bo pierwsze zmartwychwstanie dotyczy według Biblii jedynie osób zbawionych. Zobaczcie ze mną, teraz jest
To nie wszyscy są zmartwychwzbudzeni, jeśli chodzi o czas ucisku w tym samym czasie. Najpierw według Pisma Świętego ma miejsce zmartwychwstanie dwóch świadków. Zobaczcie ze mną Objawienie Jana, rozdział 11, wersety 1 i 2. Objawienie Jana, rozdział 11, wersety 1 i 2. Nie wszyscy święci, nie wszyscy zbawieni z epoki ucisku zmartwychwstają pod koniec ucisku. Są pewni święci, którzy doznają zmartwychwstania. Zaraz zobaczymy, kiedy dokładnie. W innym czasie, ale w czasie ucisku. Objawienie Jana, rozdział 11, wersety od 1 do 2. Zobaczmy kontekst. I dano mi trzcinę podobno do pręta i stanął anioł, mówiąc: wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają. Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Ten fragment opisuje święte miasto, czyli Jerozolimę, w epoce ucisku, czyli po epoce nowotestamentowego Kościoła, kiedy ciebie i mnie, bracie i siostro, już na ziemi nie będzie. I ten fragment, moim zdaniem, opisuje drugą część ucisku, czyli inaczej wielki ucisk, o którym mówi też Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, rozdział 24. I tu jest napisane, że poganie, według Pisma Świętego, niestety wszystkie narody ziemi w ucisku zjednoczą się i będą chciały niestety zniszczyć naród wybrany fizycznie. I będą deptać święte miasto Jerozolimę przez ile? 42 miesiące, to jest 3,5 roku, czyli połowa ucisku. To jest moim zdaniem druga połowa ucisku. A teraz, co czynią ci? I w tym czasie, w czasie ucisku, mamy do czynienia z dwoma świadkami w Jerozolimie. Zobaczcie ze mną wersety 3 i 4, Objawienia na rozdział 11, wersety 3 i 4. I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni, ubrani w wory. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. Tu jest napisane, że będzie jakichś dwóch świadków, którym Bóg nakazuje prorokować, głosić Ewangelię wieczną, czy Ewangelię o Królestwie, o których czytamy w innych fragmentach Pisma Świętego. I oni będą to czynić przez 1260 dni. Jak sobie policzymy według kalendarza żydowskiego, to 1260 dni na 360 dni to jest też 3,5 roku. Moim zdaniem to jest pierwsza część ucisku. To jest pierwsza część ucisku, nie druga. I po tym, jak oni będą prorokować, zobaczcie, co się stanie. A zanim zobaczymy, w jakich okolicznościach oni doznają zmartwychwzbudzenia, zastanowimy się, kim oni mogą być. Objawienie Jana, rozdział 11, teraz zobaczcie wersety 5 i 6. Wersety 5 i 6. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, tych dwóch świadków, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów, jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. Tu Pismo Święte nie mówi, kto to będzie dokładnie, natomiast kto czynił takie cuda w Starym Testamencie? No, kto sprawił, że nie padało przez 3,5 roku? Prorok Eliasz. Kto sprawił, że woda była zamieniła się w krew? Mojżesz, prawda? Oczywiście z mocą Bożą. Eliasz i Mojżesz. Eliasz reprezentuje proroków, Mojżesz reprezentuje prawo. Dla Izraela Mojżesz i Eliasz są jednymi z najważniejszych proroków, jeśli nie najważniejszymi. I teraz zobaczcie ze mną, dlaczego ja sądzę, że to jest Eliasz i Mojżesz. Zobaczcie ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 17, wersety 1 i 3. 1, 2, 3. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, wersety od 1 do 3. Kto się pojawił podczas cudownego przemienienia Pana Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, a po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi, jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział, może przeczytamy jeszcze 4, 5 i 6 werset. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Kiedy to on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich i z obłoku rozległ się głos: to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie jego. Słuchajcie, uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się bali. No właśnie, dlaczego tu się pojawiają Mojżesz i Eliasz? Czytamy, że w rozdziale 16, że Pan Jezus Chrystus zapowiada apostołom, między innymi apostołowi Piotrowi, że pójdzie na krzyż. I apostoł Piotr się dziwi i mówi: Panie Jezu, nie przyjdzie to na Ciebie. I Pan Jezus Chrystus odpowiada: precz ode mnie, szatanie. Dla apostoła Piotra, jako Żyda, który oczekiwał Królestwa Niebieskiego na ziemi, czyli powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i zaprowadzenia milionijnych rządów, według starotestamentowych obietnic dla Izraela, on był bardzo zdziwiony, że Pan Jezus Chrystus mu teraz zapowiada i innym apostołom swoją śmierć na krzyżu. I teraz wyobraź sobie, postaw się w sytuacji Piotra, bo niektórzy mówią: o, Piotr nie wiedział, co powiedzieć, więc panu za przeproszeniem jakąś głupotę. No, ciekawe, co ty byś odpowiedział, kiedy ty, jako starotestamentowy Żyd, jeszcze tutaj przed krzyżem Pana Jezusa Chrystusa masz w głowie obietnice starotestamentowe o tym, że przyjdzie Mesjasz, że zaprowadzi Królestwo Niebieskie na ziemi dla narodu wybranego, że Izrael będzie w centrum Bożej uwagi, i nagle słyszysz, że Pan Jezus Chrystus zapowiada swoją śmierć na krzyżu, a potem jeszcze znowu widzisz o kolejne objawienie Boże, o dwóch świadkach, słyszysz objawienie Boże o tym, że przyjdzie Mojżesz i Eliasz i oni będą z Panem Jezusem Chrystusem na ziemi, z powrotem. O, on nie wiedział, co powiedzieć, on coś tam głupiego powiedział. Ciekawe, co ty byś powiedział, gdybyś był apostołem Piotrem. Myślę, że powiedziałbyś coś, co by sprawiło, że Pan Jezus Chrystus byłby pod wrażeniem i napisałby na Twoją cześć, Twoich słów, kazałby napisać księgę, kolejną księgę Pisma, nazwaną Twoim imieniem? Ja nie sądzę, że apostoł Piotr nie wiedział, co powiedzieć. Ja sądzę, że apostołom Pan Jezus Chrystus tutaj, tym trzem, chciał pokazać jakiś obraz Twojego powtórnego przyjścia na ziemi. I również obraz dwóch świadków, o których czytamy w objawieniu Jana. I zobaczcie, jeszcze jeden fragment. Księga Malachiasza, rozdział 4, wersety od 1 do 6. Księga Malachiasza, rozdział 4, wersety od 1 do 6. No postawmy się na chwilę na miejscu apostoła Piotra. W tamtym momencie, przed śmiercią i krzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie sądzę, że apostołowie nie znali takich fragmentów, jak ten, który teraz przeczytamy. Księga Malachiasza, rozdział 4, wersety od 1 do 6. Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec. To jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. A wszyscy pyszni i wszyscy czniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody i podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami w dniu, kiedy to uczynię, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o prawie kogo? O prawie Mojżesza, mego sługi, któremu nadałem na Chorebie dla całego Izraela oraz o ustawach i sądach. Oto poślę wam kogo? Eliasza, proroka, zanim przyjdzie co? Ten wielki i straszny dzień Pana, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. To jest argument, to jest kolejny argument, na który ja jestem przekonany, że to będzie tych dwóch świadków w objawieniu Jana. W rozdziale 11 to będą Mojżesz i Eliasz. Jest jeszcze jedna teoria, jeden argument, jedno przekonanie, że to nie będzie Mojżesz i Eliasz, tylko będzie Enoch i Eliasz. Enoch to był pradziadek Noego, zdaje się, i on, tak jak Eliasz, nigdy fizycznie nie umarł, więc argument jest taki, no widzisz, jest dwóch ludzi, którzy według Biblii nigdy nie umarło. A ponieważ w Biblii Enoch i Eliasz, a ponieważ w Biblii jest napisane, przeznaczone jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, więc i Eliasz, i Enoch muszą powrócić na ziemię jako śmiertelnicy i umrzeć fizycznie. To jest dobry argument, tylko pytanie, co Enoch ma wspólnego z Izraelem?
Enoch nie był prorokiem dla Izraela. Enoch, tak, prorokował według Biblii, ale nie dla Izraela. Ale kiedy Żydzi w ucisku zobaczą Mojżesza i zobaczą Eliasza i jeszcze usłyszą i od Mojżesza i od Eliasza, że Pan Jezus Chrystus jest ich Mesjaszem, no to wyobraźcie sobie ich reakcję, przynajmniej niektórych. I zobaczcie, wróćmy teraz do objawienia Jana, rozdział 7, rozdział 11, wersety od 7 do 11. Objawienie Jana, rozdział 11, wersety od 7 do 11. Zobaczcie, co się dzieje z tymi dwoma świadkami. W połowie ucisku. A gdy dopełnił swojego świadectwa przez 1200 sześcioletni, czyli przez 3,5 roku, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich, a ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować ich powodów, o na pewno wśród nich będą dziennikarze TVN i TVP 1. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi. Wyobraźcie sobie transmisję, no, przez cały świat będzie transmitować, tak, śmierć z rąk Antychrysta, tych dwóch świadków. I oni, przez 3,5 roku oni według tych mediów, tak, niezależnych, obiektywnych mediów, oni czynią krzywdę tym biednym, bezbożnym mieszkańcom ziemi i ktoś w końcu ma moc, żeby ich zabić, no to jak myślisz, jak bezbożny świat zareaguje? Oni będą się cieszyć, będą tak się cieszyć, że będą prezenty sobie posyłać. Może nawet Boże Narodzenie, kto wie. Objawienie Jana, rozdział 11, werset 7, od wersetu 7 do 11. I po upływie tych 3,5 roku swojej służby na ziemi, w Jerozolimie, oni zostaną zabici przez Antychrysta i 3,5 dnia później doświadczą zmartwychwstania i wstąpią do nieba. Ale to nie wszystko. I to jest dwóch świętych, którzy doznają zmartwychwstania w ucisku, w połowie ucisku. No jeszcze dodajemy do tego 3,5 dnia. I teraz powiemy sobie o całej reszcie świętych z ucisku. Świętych z ucisku. I oni stanowią również trzecią część pierwszego zmartwychwstania, czyli zmartwychwstanie świętych z epoki ucisku. I znowu wrócimy do Księgi Daniela, rozdział 12, wersety od 1 do 3. Księga Daniela, rozdział 12, wersety od 1 do 3. I kiedy to zmartwychwstanie dokładnie może nastąpić? W wersecie pierwszym czytamy, w tym czasie, mowa o czasie ucisku, w tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twego ludu, czyli za dziećmi Izraela, nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć, aż do tego czasu. W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony. Kiedy zostanie wybawiony Izrael, koniec końców? No, jak się skończy ucisk, kiedy Pan Jezus Chrystus powraca fizycznie na ziemię. W tym czasie Twój lud będzie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze, a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie wiecznej pogardzie. My tutaj się koncentrujemy na tej pierwszej grupie. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się jedni do czego? Do życia wiecznego. Czyli to są ludzie, którzy w ucisku, spośród Żydów. To są ludzie spośród Żydów, którzy w ucisku umrą jako zbawieni i zostaną pod koniec ucisku zmartwychwzbudzeni na usprawiedliwienie. I o tym samym pisze jeszcze prorok Ezechiel. To jest Księga Ezechiela, rozdział 37. Nie będziemy czytać całego rozdziału, ale krótkie dwa fragmenty. Księga Ezechiela, rozdział 37, wersety od 1 do 6. Ręka Pana była nade mną i On wyprowadził mnie w duchu Pana i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było bardzo dużo na obszarze tej doliny, a oto były bardzo wysłe. I powiedział do mnie, Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie, prorokuj o tych kościach i mów do nich, wysłe kości, słuchajcie słowa Pana.
Tak oto mówi Bóg do tych kości, oto sprawię, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie, nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, oblegę was w skórę i złożę, i włożę w was tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Panem. Teraz w wersecie 11, 12 i 13 Pismo Święte objawia, kto to jest. I powiedział do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy zgubieni. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg, oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela i poznacie, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Ja tu widzę, że Izrael jest w takim stanie, w stanie, w którym oni myślą, że już są zgubieni i w tym czasie spośród Izraela będą oczywiście ludzie zbawieni w ucisku i pod koniec tego ucisku ci ludzie zbawieni spośród Izraela zostaną zmartwychwzbudzeni na usprawiedliwieni. To jest mowa o Żydach. I teraz zobaczmy jeszcze objawienie Jana na sam koniec, rozdział 20, wersety od 4 do 6. Objawienie Jana, rozdział 20, wersety od 4 do 6. Według Biblii Kościół zaczął się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, którzy mówią w Dniu Pięćdziesiątnicy, dokładnie, skończy się, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci po swój Kościół. Później już Kościoła na ziemi nie będzie, ale to nie znaczy, że nie będzie kolejnych ludzi zbawionych po epoce nowotestamentowego Kościoła. No to według Pisma Świętego będą zarówno zbawieni i niezbawieni Żydzi oraz zbawieni i niezbawieni poganie. W tamtym fragmencie w Księdze Daniela czytaliśmy w rozdziale 12, werset 1, 2, 3, że to dotyczyło zbawionych i potępionych Żydów z kontekstu, a tutaj zobaczmy. Objawienie na rozdział 20, wersety 4, 5, 6. Zobaczyłem też trony, usiedli na nich i dano im władzę sądzenia i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu sławy Bożego oraz tych, którzy czego nie zrobili, nie oddali pokłonu bestii, ani ich wizerunkowi, nie przyjęli jej znamienia na czoło, ani na rękę i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Czyli tu nie jest mowa o chrześcijanach, tu jest mowa o świętych z ucisku, którzy w ucisku nawrócili się, wierząc w objawienie Boże, które zostanie im dane w objawieniu. I ponieważ uwierzyli w to objawienie z ucisku, oni mieli świadectwo Jezusa, wierzyli w Słowo Boże i zgodnie z nakazem Bożym nie oddali w ucisku pokłonów bestii, czyli antychrystowi, ani wizerunkowi, nie przyjęli znamienia tego antychrysta na czoło, ani na prawą rękę. I w wersecie 5 i 6 czytamy, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nimi królować 1000 lat. I zobaczcie, w wersecie 5, ja jestem przekonany, może jeszcze wrócimy do wersetu 4, ja jestem przekonany, że tutaj Pismo Święte mówi zarówno o zbawionych Żydach, jak i zbawionych poganach. Nie czytamy tutaj o Żydach i poganach, no ale można być tego pewnym, że wśród ludzi w ucisku będą zarówno zbawieni Żydzi, jak i zbawieni poganie, tak jak będą potępieni Żydzi i potępieni poganie. I na tym się kończy pierwsze zmartwychwstanie. Zobaczcie, w wersecie 5. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I teraz kończąc, jeszcze wróćmy do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, wersetu 23. I początek wersetu 24, żeby to wszystko podsumować. Mówiliśmy w pierwszym tygodniu o wskrzeszeniu, znaczeniu, przywróceniu do życia w świętym ciele. W drugim tygodniu również o wskrzeszeniu, znaczeniu, wzbudzeniu do życia w świętym ciele. Tydzień temu i w tym tygodniu mówiliśmy o wskrzeszeniu, znaczeniu, zmartwychwstanie, czyli wzbudzenie do życia w nieśmiertelnym ciele. I w ostatnich dwóch tygodniach pomówiliśmy sobie jedynie o pierwszym zmartwychwstaniu, czyli zmartwychwstaniu, który dotyczy jedynie wierzących. I zobaczcie, jakie są, jeszcze podsumowując jego części.
Werset 23, początek wersetu 24. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon. Pierwsza część zmartwychwstania, czyli zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy również o bardzo małej grupie wierzących, zbawionych starotestamentowych świętych, którzy w Ewangelii Mateusza, rozdział 27, wstają, podczas gdy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstaje, i oni wstają z grobów, i oni, można ich zaliczyć do pierwszego plonu, jako tych, którzy zmartwychwstali z Panem Jezusem Chrystusem. To jest pierwsza część pierwszego zmartwychwstania. Teraz druga część pierwszego zmartwychwstania. Potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, to jesteśmy my, bracia i siostro, kiedy przy pochwyceniu nowotestamentowego Kościoła, ci, którzy zasnęli w Panu, jako chrześcijanie, zostaną zmartwychwzbudzeni. To jest druga część pierwszego zmartwychwstania. I jeszcze trzecia część pierwszego zmartwychwstania. Tu tego do końca nie widać, ale w wersecie 24 wydaje mi się, że można to jakoś odnieść do innych fragmentów. A potem będzie koniec. Koniec czego? Oczywiście koniec pewnej epoki, ale również koniec pierwszego zmartwychwstania. I o pierwszym zmartwychwstaniu czytaliśmy w księdze Daniela, rozdział 12, w objawieniu Jana, rozdział 20. I trzecia część pierwszego zmartwychwstania to jest zmartwychwstanie świętych z epoki ucisku, zarówno wśród Żydów, jak i wśród pogan. I na tym skończymy pierwsze zmartwychwstanie.